SJRC F11 to jest taka wersja deluxe tej Z5, którą mieliśmy wcześniej w zestawieniu. Bardzo porządnie wykonany dron, bardzo dobrze lata, stabilny, cięższy już, bo waży 450 gramów. Czas lotu 25 minut. Fantastyczny dron jak na swój przedział cenowy, czyli około 600 zł on kosztuje, czy zaczyna się w cenie 600 zł. Zasięg Wi-Fi kontrolera to jest 400 do 600 metrów mniej więcej i pole widzenia 120 stopni. Też jest wykonany w wersji czarnej i białej. Słuchajcie, testujemy dzisiaj drona SJRC F11 Pro, jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli chodzi o małe drony do testów. Dron z GPS-em, który ma niesamowity czas lotu, bo około 28 minut, pół godziny i ma całkiem mocną baterię. Bateria ma 11,1 V i 2500 mAh. Fajna bateria. Tutaj mamy wersję z dwiema bateriami. Można kupić z jedną, dwiema lub z trzema. Silne strony to także silniki bezszczotkowe. Ten dron naprawdę wymiata pod tym względem. I GPS łapie bardzo szybko i sprawnie. Tak jak testowaliśmy go w tej chwili, on praktycznie sprawuje się w powietrzu jak Mavic. Oczywiście wykonanie jest trochę słabsze, jeżeli chodzi o materiałówkę i same tutaj samą funkcjonalność, ale to nie szkodzi, dlatego że żeby się nauczyć, całkiem dobrze działa. Z silnych stron jeszcze można go przełączyć na tryb ATTI, jeżeli ktoś chce sobie poćwiczyć, niekoniecznie na GPS-ie, czyli loty na przykład, kiedy dron jest zwiewany przez wiatr. Jeżeli chodzi o gabaryty, w porównaniu do Mavica, jest trochę mniejszy. 500 gramów, czyli można w mieście śmiało latać, bez świadectwa kwalifikacji, policja nic nie zrobi. Do 120 metrów, jak nie ma tylko strefy, można jak najbardziej latać. Sam pilot wygląda prawie jak DJI, oczywiście nieco się różni jakościowo, wykonaniem materiałowym. Natomiast ma świetne to, że jest właśnie telefon montowany powyżej samego kontrolera. Także to są tylko uchwyty tutaj na dole. Tutaj telefonu nie trzymamy w ten sposób. Kolejna rzecz, która jest dosyć ciekawa, że mamy tutaj opcję właśnie i wyłączenia GPS-a, ale także jest automatyczny powrót, return home. Mamy też regulację prędkości, czyli tym potencjometrem regulujemy sobie lewym speed. Tutaj właśnie, natomiast tym wychylenie kamery. Kamera wychyla nam się tylko w położeniu na wprost, patrzenia na wprost po bird's eye view. Kontroler jest ok, całkiem, no, użytkuje się go tak jak DJI i właściwie muszę powiedzieć, że jeżeli my go podniesiemy tak na 30 metrów, to jest to lata się podobnie jak DJI. To, co jest u niego charakterystyczne, oprócz bardzo dobrej baterii w F11, to właśnie jeszcze silniki bezszczotkowe. To jest to. Bardzo dobry zasięg ma ten dron i aplikację też SJRC. Bateria ładowana jest przez USB tutaj. Widać, że ładujemy. No, pewnie długo to trwa, trzeba mieć dobrą ładowarkę sieciową, raczej nie z komputera, tylko z ładowarki sieciowej. Wejście karty pamięci jest z boku. Tutaj mamy faktycznie mikro USB do 32 giga ta karta. Jak na swoją cenę ten dron uważam jest jednym z lepszych i można polecić do nauki na pewno dronów z GPS-em, dlatego że on pięknie łapie sygnał i trzyma się i dzięki temu też fantastycznie lata. Bardzo długi czas lotu. Jeżeli chodzi o kamerę, ona jest szerokokątna, to co zauważyłem.
i ogarnia dosyć mocno, chyba mocniej nawet niż GoPro cały horyzont. Oczywiście ta stabilizacja nie jest tak na takim poziomie jak DJI, ale no, czego się można spodziewać, jeżeli porównujemy dwa drony o zupełnie innym budżecie. Na plus na pewno masa też, 510 gramów, czyli można nim spokojnie bez dokumentów, bez świadectwa kwalifikacji latać w mieście. Jest bardzo sprytny i poręczny. Jeżeli sobie jeszcze, pewnie można na AliExpressie znaleźć takie osobne case'y, można wrzucić sobie do plecaka, jechać na wycieczkę, w fajne miejsce czy na rower go wziąć, jest poręczny. Mniej więcej on przypomina Mavica Air, jeżeli chodzi o gabaryty. Tutaj jest może bardziej pakowny pod kątem tej pakowności, wysokości jest trochę jak Mavic Pro, ale ogólnie całkiem dobrze to wygląda. Tutaj Robert dokupił sobie mocniejsze jeszcze akumulatory do samego kontrolera i mamy kontroler nie na baterie wymienne, tak jak zwykle jest w tej półce cenowej, że mamy akumulatorki wymienne. Tutaj są wbudowane baterie. No i co? No można powiedzieć, że właściwie ten dron do nauki jest idealny. Uważam, że można nim naprawdę poszaleć. Oczywiście można nawet, są tak mocne silniki, że można się uprzeć i sobie lepszą kamerę doczepić do niego, bo nie ma tutaj sensorów na dole, czyli nie będziemy mieli zakłóceń. Jak ktoś chce, może sobie na przykład GoPro, zrobić uchwyt do GoPro i też nagrać kamerą GoPro w 4K. Ale uważam, że jak na półkę cenową jest naprawdę rewelacja i bardzo polecam, szczególnie początkującym, osobom, które obawiają się latać drogim dronem, takim jak powiedzmy Mavic 2, obawiają się tego, że stracą, nie wiem, 5, 6, 8 tysięcy złotych, można takiego kupić mniej więcej, ten egzemplarz za około 800 złotych, to jest fantastyczna sprawa. I to chyba tyle, ja bardzo dziękuję Robertowi za możliwość przetestowania tego właśnie drona SJRC F11. Fantastyczny, chyba jeden z najlepszych dronów małych do nauki. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dzięki za uwagę.